Zadanie 65. Kot przy podstawie trapezu równoramiennego ma miarę 30 stopni. Dobra, narysujmy sobie tutaj trapez równoramienny. Niestety nie mam tutaj takiego kształtu. No ale co? No trapez równoramienny. Podstawa. I teraz równe ramiona. Po prostu, jak chcemy zapewnić sobie równe ramiona, to ja patrzę tak. Przesuwam się tu o dwie kratki. I w górę na 5, no to tu muszę tak samo, tylko w drugą stronę. Dwie kratki, w górę na 5 i wtedy będę miał trapez równoramienny. No i na górze trzeba po prostu jeszcze połączyć i mamy. Ok, więc co? Kąt przy podstawie ma miarę 30 stopni. No tak, to tylko teraz musimy sobie to troszkę tak rozszerzyć. Powiedzmy, o. To wygląda dobrze. I tutaj w drugą stronę, czyli rozszerzyliśmy o 4. No, to wygląda na dużo większą szansę niż to, co mieliśmy. Dłuższa podstawa ma długość 6 pierwiastków z 3. A ramię ma długość 3, czyli 3. 3. Oblicz promień okręgu opisanego na tym trapezie, czyli chcemy duże R wyliczyć. No dobrze, więc co tu możemy zrobić? Mamy 30, mamy 6 pierwiastków z 3, mamy 3. Jeśli mamy okrąg opisany na całym trapezie, to jest tu też on opisany na trójkącie, który tu możemy stworzyć. O, na przykład na takim trójkącie. Jeśli tu narysujemy przekątną. No i teraz taki, właśnie, jak się dobrać do tego R? Na przykład przez twierdzenie sinusów. Otóż jeśli to nazwiemy x, to x dzielone przez sinus 30 stopni jest równe 2R. Tak? Więc w takim razie musimy wyliczyć tego x. Jeśli będziemy mieć tego x, to będziemy mieć też stwierdzenia sinusów promień okręgu opisanego na tym trójkącie, a co za tym idzie opisanego na tym czworokącie. No i to możemy zrobić stwierdzenia kosinusów, no bo x kwadrat będzie równe 3 kwadrat plus 6 pierwiastków z 3 kwadrat minus 2 razy 3 razy 6 pierwiastków z 3 razy sinus 30, razy kosinus 30 stopni. Czyli x kwadrat równa się 9 plus 36 razy 3 to jest 108 minus 36 pierwiastków z 3 razy kosinus 30 stopni to pierwiastek z 3 przez 2. Dwójka się skróci, a pierwiastki dadzą tutaj 3, więc dostaniemy x kwadrat równa się 117 minus 18 razy 3 to 54. Odejmujemy 113,63. Czyli x to pierwiastek z 63, czyli możemy sobie włączyć 9 jako trójka, czyli 3 pierwiastki z 7. Ok, no i mamy już nasz x. I teraz do twierdzenia sinusów podstawiamy 3 przy pierwiastki z 7 przez sinus 30, czyli przez 1/2 równa się 2r. To przez 1/2 to inaczej razy 2, czyli 6 pierwiastków z 7 równa się 2r, czyli r równa się 3 pierwiastki z 7. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli się podobało, to zapraszam do subskrybowania kanału i zapraszam również do oglądania pozostałych filmów.